złodziejom pole do popisu, żeby ukradli 6 tysięcy poszło w PR. Dlatego uważam, że to jest bardzo nierozsądne stawianie takich wód metalowych. I za chwilę się okaże, jak długo one będą tam stały. Bym prosił pana wójta o odpowiedź najlepiej przed głosowaniem. Jeszcze jeden temat. Plac zdobie w centrum, tutaj koło przystanku, po pani Siurda. Zostały tam przez pracowników gminy wykarczowane krzaki przez te chaszcze, ale pozostają tam nadal, no, tworząc taki kopiec. Nie wiem, czy to będzie usunięte, czy to tak zostanie. No, jest to centrum zdobie, to wizytówka. No, w tej chwili jest tam, no, wygląda to nieładnie. A jeszcze do pierwszej sprawy tych stawek i garaży. Wizytówką Włodowic dla wielu osób przybywających, tak prawdę mówiąc, to nie jest tu pałac czy skwer przed urzędem gminy, tylko ci, którzy przyjeżdżają z różnych miasteczek, z regionu Śląska, z grupy, zapamiętują właśnie te stawki i te nieszczęsne buty metalowe, gdy jest ciemno i trzeba się umyć pod wodą mineralną. Dlatego znowu apeluję, żeby podjąć kroki w celu przekształcenia i wybudowania tego kompleksu, w zasadzie nie kompleksu, tego boiska przy tutaj w szkole, gdzie zaplecze sanitarno-szatniowe jest i te koszty byłyby minimalne. Ale trzeba zrobić pierwszy krok w tym kierunku, bo tak to się będzie ciągło latami. I to jest wizytówka dla wielu osób, które później mówią, że Włodowica, która im się kojarzy właśnie z tymi budami i z myciem grąb pod wodą. Dziękuję. Radna, mówicie, gdzieś ktoś z Państwa radnych? Proszę bardzo, pan radny Miller. Zwracam się, widzę pracę w sprawie wynik kontroli sanepidu dotyczących jakości wody w gminie Włodowice za okres od 2008 do 2012. Proszę o przedstawienie wyników pokontrolnych, zalecanych działań i działań ze strony gminy Włodowice. Dziękuję. Pani Bogusławska, czy nie dałoby się już na dzień, na przykład dzisiejszy, radę mówię, zrobić umowy z zawierciem i podłączyć tą wodę z zawiercia? Bo zanim te wyniki z tej studni, do której dobija się, wyjdą niedobre i to potrwa dosyć długo, później różne pozwolenia. No, pan wystąpił o termin do sanepidu o 2 lata, a może się i przedłużyć. No, niestety ludzie się trują tą wodą, a szczególnie chodzi o tych młodych i o tych dzieci. Każdy ma po jednym dziecku po swoje i te dzieci tą wodę piją, zmieją się i wszystko się robi. Także ja bym proponowała na dzień dzisiejszy umowę z zawierciem zrobić tą wodę, zrobić na rok na razie umowę, a jak wyjdą wyniki dobre, bo studnie mogą się zrobić, to wtedy zawierć umowę też. Ja mam do formy cudowania pana wójta, do pani przewodniczący, chciałem się zapytać. My podejmowaliśmy, zdaje się, uchwałę o czystości na terenie gminy, a pan wójt mi mówi, że te chodniki sprzątane. Dlaczego? To znowu nie posprzątane. Tam nawet przed szkołą to się nie do przejść te chodniki. Ale moim zdaniem powinna być uchwała o czystości. Każdy mieszkaniec powinien sobie w swojej postaci wysprzątać do połowy jezdni. I z głowy taką uchwałę podjąć i tu ją przestrzegać, a nie jeszcze swoich pracowników wysyłać, żeby mu pod domem sprzątali. No to już jest karygodne. Zrobić jeszcze jedną uchwałę i to przestrzegać. Wójt powinien przejść po wsi, tu jest źle, tu jest źle, zgłosić do gminy, powinien wysłać mandat i cała procedura moim zdaniem. Nie posprzątane płacić. Tak powinno być, bo jest większe, mówił, bezrobocie. No to ja jest bezrobocie, bo nie posprzątam. To wolę siedzieć na piwie, na po 2 złote czekać, żeby dać, a nie wyjdzie posprzątać. A nie, pracownicy urzędu gminy mają co inne do roboty, a nic nie żeby nie sprzątać pod domem. To proszę do mnie też przyjeżdżać. Dziękuję. Czy jeszcze no to jak jest, tego trzeba przestrzegać. I jak zakłóra. Pan odpowiedział na pytanie
Skąd się czerpie wiedza, że ta działka, która była w zeszłym roku, w zeszłej kadencji, w jakiś sposób, no już zaawansowana, kupno tej działki, nie spełnia wymiany? Bo są dwie opcje. Jedna z urzędu wychodząca mówi, że nie, ta działka nie ma wymiaru na zrobienie boiska. Druga ze środowisk sportowych, między innymi z LKS Olimpia, że tak, ta działka spełnia wymiary na boisko, które byłoby w centrum Włodowic, nie byłoby problemu z szatniami, bo korzystaliby z szatni i zaplecza Orlika. I apeluję do pana wójta o odpowiedź w końcu czerwca i do pana prezesa, żeby jednak zrobił jeszcze raz wymiary. Ja rozumiem te minimalne, bo wymiary boisk są od do. Te minimalne, żeby się zmieściły. Zgodnie z normami FIFA-skimi, mimo że tu chyba nie będzie żadnych rozgrywek. To nie ma żadnych problemów, żeby takie boisko mogło się znaleźć. Nie ma żadnych. No, jeśli chodzi o wymiar. To jest odpowiedź środowisk sportowych, budą gminy w postaci pana wójta, że jednak tam nie ma wymiaru. Nie będzie i być nie może. Dziękuję panu. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma miejsca. Bardzo proszę o spokój. Zamykamy punkt 5. Przechodzę do punktu kolejnego. Punkt numer 6. Czytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Włodowice w sprawie oddania dzierżawy części nieruchomości na czas powyżej 3 lat. Działając na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera A ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyrazi zgodę na zawarcie kolejnej umowy z panem Pichetami o zamieszkaniu zabycia na dzierżawę nieruchomości o powierzchni 510 m2 stanowiącej część działki nr 291/6 położonej we Włodowicach i 7,76 m2 budynku usługowego oraz budynku garażu o powierzchni użytkowej 31 m pod prowadzenie działalności gospodarczej na okres do marca 2017 roku. Punkt 2. Zawarcie kolejnej umowy dzierżawy następuje bezprzetargowo. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja tylko proszę, co, żeśmy na komisji zadali pani kierownik pytanie, bo w tej chwili chodzi o przedłużenie na dzierżawy. Czy będzie możliwość wcześniejszego wypowiedzenia w Radzie Sprzedaży, bo jak wiemy, tam ten transparent dalej widzi, że jest, bo chodzi o budynek byłego urzędu gminy, gdzie jest w tej chwili paszarnia. I jest taka możliwość, że gdyby nastąpiła sprzedaż, to albo z tym lokatorem, albo gmina ma prawo wypowiedzieć. Także tu nie ma zagrożenia, można i zaproponowaliśmy w związku z tym przedłużenie umowy, bo nie ma sensu na jeden rok, bo ktoś by wypowiedział na kolejne 3 lata, czyli koniec marca 2017 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radnej. Przechodzimy, to poddaję pod głosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem? 15. Dziękuję bardzo za przyjęcie jednogłośnie. Kolejny punkt numer 7. Czytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Włodowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włodowice w 2017 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządu gminy Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włodowice w 2013 roku w imieniu określonych załączników do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z państwa? Proszę bardzo pani. Mówiłem na komisji sprawozdawczej, bo mówiliśmy się dokładnie. Projekty uchwały, to jesteśmy zdziwieni, że co roku podejmujemy ten sam program, to pani kierownik nam tłumaczyła, od
poprzedniego programu, ten obecny różni się tylko jednym punktem. Tak jak wiemy, w rozdziale czwartym, w punkcie trzecim jest to różnica, wskazanie, że gospodarstw rolnych, w którym zapewnione są miejsca dla zwierząt gospodarskich, jest gospodarstwo położone w Rzędkowicach, ulica Wiejska 7. Tym tylko różni się program obecny od programu poprzedniego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Jest 1, bo tam chodzi o uminie wyjścia o szkołę. Ale bardzo proszę o słowo. Nie, błąd. No ale przepraszam bardzo, bo Wiejska 7 to mieszka, moi rodzice mieszkają i to jest, tam nie ma żadnych problemów, jeśli już chodzi o to, to jest może Wiejska 1. Dlaczego jest Wiejska 7? No to ogólnie tam to... Uzgadnialiśmy, że te zwierzęta, które by wójt miał przejąć, to od podjęcia tej zmiany należy sporządzić tekst jednolity.
związku z tym, że będzie miał niedługo ten termin 12 miesięcy od dokonania zmiany regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy Mazowice. W związku z tym taki ten zgiełkany został przygotowany. Tu jeszcze może odnośnie tej drugiej uchwały, która będzie w następnym punkcie, jest podobna sytuacja. Również była dokonywana zmiana przez Radę i w związku z tym stąd te dwa zgiełkane uchwały. Dziękuję. Poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Dziękujemy. Uchwała została przyjęta. Kolejny punkt numer 10. Uchwała Rady Gminy Wodewce w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zamiany za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminy Rada Gminy Wodowice uchwala co następuje. Paragraf 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały nr 188/24/2013 Rady Gminy Wodowice z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu z zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w formie obwieszczenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Obwieszczenie, o którym mowa w paragraf pierwszym, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wodowice. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Myślę, że już chyba to nie trzeba będzie wyjaśniać, prawda? Wobec tego poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ja bym może zaproponowała teraz Państwu przerwę, żeby się wygadać. Wobec tego 20 minut przerwy.